Bardzo duże szkody są, mamy dwa auta w takim stanie, także no, nie nadające się do użycia, do jazdy, do niczego. W domu tak samo, był wybuch, drzwi połamane, okno. Nie da się opisać. Nie da się opisać tego. Człowiek jak nie przeżyje, to tego nie wie po prostu. Tam, gdzie jest ta dziura z tyłu, to jest nasz garaż, czyli był nasz garaż, nie ma nic więcej. Dokonano pomiarów. Urządzeniem wielogazowym stwierdzono atmosferę wybuchową. W związku z powyższym podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców sąsiednich budynków. Ewakuowano około 400 osób. Policjanci z Sosnowca wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności wybuchu, do którego doszło dzisiaj w nocy przy ulicy Lenartowicza. Około godziny 12:40 służby otrzymały informację, że na terenie kompleksu garaży doszło do potężnej eksplozji. Prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia było rozszczelnienie instalacji gazowej. Niemniej dopiero dokładne zbadanie miejsca katastrofy pozwoli na wysunięcie wniosków, jaki był dokładny rozmiar tego zdarzenia.